I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Star Wars Jedi Outcast. Jedi Knight, Jedi Outcast 2. W ostatnim odcinku sobie pieprznęliśmy tutaj takimi wnykami. I teraz możemy robić heady z kuszy, które nie są headami. Musimy właśnie zrobić coś takiego, że wskoczymy tutaj sobie na to i dopiero wtedy będziemy mogli zeskoczyć tutaj na tą platformę. Proszę bardzo, dostałeś w kolanko teraz. Shoot the arrow in the knee. Patrzcie, skubaniec. Mam bardzo mało amunicji, to mi się nie podoba. Ale bywa. Dajesz, dajesz. A, mam cię. Najlepiej stąd ich już wszystkich pozabijać. Dobrze. Fuck yeah! Dostałeś. W pysk i w mordę. Dobrze. Tam nie przejedziemy, póki nie będziemy właśnie... Znaczy nie, tam przejeżdżają tylko pojazdy autoryzowane, dlatego jest tam taka niebieska poświata, która po prostu nas odpycha. No. To tu robimy, to. Tak. W ten sposób. Dobrze. Przydałoby mi się trochę więcej pancerza, ale brak pancerza to w tej grze będzie norma, wierzcie mi. Ile mam do karabinu? 180 tylko. Tylko. Szkoda. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Masz rację, The Rebel. Ojej, co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego gra mi skacze jak, nie wiem, śląska górolka? Nie wiem. Ale teraz wszystko wydaje się być dobrze. Fraps właśnie ma czasami takie wnyki dziwne, niezrozumiałe. Jest jak kobieta. Nie wiesz czemu, ale odpierdala. Pewno teren nie mógł wczytać i tyle. No możecie się domyślać, co musimy tu zrobić. Coś takiego. Żeś dostał. O, właśnie o to mi chodziło. Dobrze. Ha. Tak, i tutaj właśnie będzie... Och, w plery. Heda, dostałeś, że jak się patrzy. Dobra. Hedzik. Hedziki lecą jak... Nie wiem, bomby na Wietnam. Trochę mi gra skacza, ale to właśnie jest bardziej wina gry niż mojego kompa. Choć kompa nie mam najlepszego, ale to też nie jest tym spowodowane, że komputer mi słabo odbiera. Po prostu... Kurde. Koniec amunicji. A potrzebuję amunicji i życia. Mam życie. Tylko coś jeszcze potrzebuję. Dobra. O, tutaj na pewno będzie w tym. Świetnie. Imperial Slapiki. Co tu będziemy mieli? Bakt. Jakby mi kurwa brakowało. F6. I klikamy to. Mon Mothma was right, Jen. Remnant troops are crawling all over this place and they've taken prisoners. Well, that should bring the Republic running. I'll alert the fleet and pick you up. Go ahead and call in the reinforcements, but I've got a mind to blow up and prisoners to rescue. Are you trying to justify your fee? Get ready for a quick pickup. I've got a feeling that things are about to get pretty nasty around here. Who needs the Valley of the Jedi when you're already gifted with such amazing intuitive powers? Just be ready to pick me up. Zacne suchary. Yeah! No to wiadomo co. Explosions everywhere, we need to get the fuck out of here.
Let's go, my friend. Man, this place is about to fall apart. If I don't find a way out, you'll have to get fuck. If I don't find a way off here, I'm gonna be fucked. Find a way out of here, Boże. Dziwne słowa wymyślam. Znaczy, zdania. Nielogicznie, nienaturalne. Wiecie, gdzie teraz uciekać. Pamiętacie może tą kolejeczkę taką? No, no to właśnie tą kolejeczką. Paf! Właśnie, patrzcie, co się dzieje! Robaczki są wszędzie, bo wszystko pada się w pierdziel. Dobra, tylko. Dobrze, dobrze! Wszystko mi się ała! I jeszcze gra mi dziwnie skacze. No to się zapisuje na nie. Nowy skrypt. Uch, ach, ach. Dobra. W miarę, w miarę. Kurwa ci tam strzelę zaraz, leżeć mi tam szmatę. Tutaj na szczęście mamy te kontenerki z Bacta, które sobie zostawiliśmy. Jeden kontenerek i dwa kolejne. To powinno nam pomóc. Jak w to trudno jest kurwa strzelić. Jakie kurwa cholerstwa ma. Jeszcze są w panterkę. Patrzcie, one mają panterkę. Pręgi jak tygryski. Są kost... Nie, to nie są... To oczka były. Matko boska. No to mają słodkie oczka. No i... To co robimy, to wjeżdżamy na to i... Hola! Brastel... Blaster. Brastel Lifre. Przepraszam. Dobra. No właśnie. Pierwsze co, to możemy sobie tu kucnąć i tu ich powybijać, ponieważ oni będą mieli trudność ze trafieniem nas. Aha. Nie mogę strzelić, bo on tu jest w takiej dziwnej pozycji. Ho, ho, ho. Bez skojarzeń. A, życie jeszcze to możemy stracić. Oczywiście od tych, od upadków. No bo przecie jak nie. Dun 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 dun. Oplaj. Guziczek. Świetnie. I teraz na dole jest otwarte. A ja very need bardzo potrzebuję. Amunicji i życia. Znaczy, życia... Au! Gramy tu kurwa, mamy warkę o przetrwanie. F6. No fuck, nie będzie tak. Much better. Gra w miarę lepiej mi to wyszło. I teraz to co robimy? Już nie pamiętam. A, tu się otworzy, dobrze. Strętwująca suka nadchodzi. Kurde, Kyle, celuj trochę bardziej z tej broni, co? Takie piękne heady. Omijasz! O, właśnie o tym mówiłem. Tutaj amunicja, wszystko. Pięknie, właśnie o to miałem na myśli. Do 75 poproszę. Dziękuję. Wiadomo, że jak się gra na padawanie, to wtedy ładuje nam do 100 od razu. Tu jeszcze sobie naładujemy inne bronie. Świetnie. Pip. I teraz idziemy na górę. O! Klasyczny dżingielek nam teraz poleciał w tle. Ze Star Warsów. To ile już mam? To rozumiem. Więc tak, ponieważ... Ależ dlaczegoż tutaj? No chodź! Nie wstydź się! Ja ci zaraz wejdę za ciebie.
O! O! Haha! Haha! Ha. Yeah! Wiecie co? Będę bardziej używać tego karabinu, ponieważ oni też używają go, tak więc akurat będzie za amunicją. No kurde, no co oni mają za wetysze? Get behind him, no. Nie no. Puf! Ha! Poleciał Hedzik jak ruska malinka. Oh. Eliminate yourself, bitch. Dobrze. Boost fire. No dobrze mi to poszło. Znaczy w sumie zawsze jest tak, jeżeli macie jakieś miejsce do ukrycia się, to wtedy jesteście praktycznie niezniszczalni. Patrzcie, wódeczka. To dobrze sobie żyją ci więźniowie. Akeshi, przestań strajfować. Dobrze? Świetnie. Okej, jestem z powrotem, musiałem jedną rzecz załatwić. Bo mąży dzwonił. I musiałem odebrać telefon. Who is it your mother, pussy fucker, sucker? Yeah! Fuck, 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 za dużo przeciwników! Woo! Fuck me... here! W ogóle co wy robicie? Duck walking jakiś. Ażeś poleciał. Zrobiłeś taki... Wiciu! Trochę mogą mi klatkować, ponieważ ten... Poproszę też. Nie no, spoko. Ponieważ no wiadomo, dużo przeciwników to zazwyczaj gra skacze, a tego typu gra, wierzcie mi, że ona potrafi lagować nawet bez tego frapsa, to nie jest już tam wina frapsa. A ty se naprawiasz, tak? Wszyscy tu się strzelają, a ty se kurwa naprawiasz. Słyszysz? Mówię do ciebie. Mówię. Słyszysz mnie? Gdzie znowu porażę tym dildosem? Ojej, chyba doszedł. Przepraszam. Brzydłe kawały Travisa. Ale co, elektryczne dildo są zajebiste. Dobrze. Puf! I... Pięknie! No, tak się załatwia droidom. Droidy! Droidy, dy, dy! Bum, cyk, wsz! Bum, bum, cwyksz, bum, bum, cwyksz! Fani Krzysia mnie zlinczują. Haha. Krzysztofie, Krzysztofie! We must fight! I am so feelless. Feelless, Boże. Tam strzelimy sobie oczywiście, a tam będziemy zaraz iść. Au! Dobra, beta. Nie, 25 mi dodaje.
Daj ty! Dobrze. Żydko? Pięknie. Jeszcze tutaj coś. Tu też jest żydko, ale niepotrzebnie. O, to jest fajne, patrz. Podglądają więźniów. A, no tak. No, którym coś z nim miał? Z królem? Kurde, pamiętam, że... Którym się zmienią widoki? A, jest. Łe, pamiętam, że tu... Dobra, to może nie tutaj było. Dobra. Robimy tak. Klikamy to. I włącza nam się wiatrak. I dzięki temu, jak będziemy tu spadać, to nie zginiemy od razu, tylko tak powoli, powoli, powoli będziemy opadać. I tutaj klikamy guzik, którym jest uwolnienie więźniów. I teraz, jak widzicie, wszystkie cele puste, a ten pająk dalej tam jest. Dobra, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Do widzenia.